porównaniu z dzisiejszymi komputerami wypada dość blado. Jego grafika miała w palecie maksymalnie 256 kolorów, ale na swoje czasy Atari było cudem techniki. I właśnie dla tego cudu do Gdańska zjechali fani kultowych komputerów. Na widok współczesnych gier musiałby się zresetować, ale fani Atari pozostali mu wierni. Nie ma tej grafiki Full HD, tych nie wiadomo ile milionów kolorów, a jest większa zabawa niż na tych nowych produkcjach. W Gdańsku 120 osób z całej Europy dyskutowało o jego ogromnych możliwościach. Kupiliśmy większe mieszkanie, bo na mój sprzęt brakowało już miejsca w starym. A wspominając godziny spędzone z Atari, z zadumy można się zawiesić. To dziś wszystko w Teleekspresie. Zobaczymy się już jutro. Do widzenia Państwu.